uroczystości żałobne i pogrzeb prezydenta w ten weekend? No raczej tak przed telewizją i z gronem rodzinnym w takim smutku i skupieniu. Czyli w domu. Nie myśleliście państwo, żeby udać się na Jasne Błonie? Raczej nie, raczej do tej pory nie. Jak żałoba wywiesiliście państwo? Tak, flagę żeśmy wywiesili. Będę siedział w domu, może z przyjaciółmi się spotkam. Będziecie oglądali wspólnie? Myślę, że tak. Myślę, że... Czy obserwował pan wszystkie te uroczystości, które do tej pory miały miejsce? Tak, zdecydowanie tak. No jestem na takim kierunku studiów, że muszę. A jaki kierunek? Politologia. O ile mi czas pozwoli, to prawdopodobnie udam się na Jasne Błonie. Z rodziną? No, sama. A jak cały ten okres żałoby pani przeżywała? Czy też wywiesiła pani flagę na przykład? Mieszkam w wieżowcu, no nie ma takiej możliwości, po prostu nie ma tych uchwytów zainstalowanych, nie na flagi. Będzie pan oglądał transmisję, czy też nie? Nie, być może obejrzy. W domu czy na Jasnych Błoniach? W domu. W domu przy telewizji, ponieważ noga mnie bardzo boli, sparzoną nogę mam. Rozumiem, a czy rodzina panią też odwiedzi wspólnie czy w samotności? No być może tak, siostra może chrześnica moja, bo razem mieszka ze mną i będziemy razem przeżywały. A jak ten czas żałoby państwo przeżywacie? Jest spokojniej i ciszej? Po prostu ja, jak oglądam telewizję, to bardzo mnie, po prostu aż mnie piecze koło serca. Na Jasne Błonie nie wybiera się pan? Nie, bo mam syna chorego, nie? Będę musiał w domu być i dlatego...